Oto i kolejny odcinek, fascynujący odcinek z Tomb Raidera. Witam was bardzo serdecznie. JJ Beats z tej strony. Beats, idziemy dalej. Chyba tędy. Idziemy do wieży. Bo okazało się, że... Idziemy tędy do wieży, bo okazało się, że ta radiostacja w tym nie działa. On tam żyje jeszcze, czy nie? Dobra. JJ Beats zauważył tym razem. Boże, jak przeklinają. Dobra, może moje strzelanie nie jest jakieś the best, ale radzę sobie. Jeszcze mnie nie zabili, co jest moim zdaniem jak najbardziej na plus. O nie, strzału nie mam, najgorzej. O psia krew. Umrzyj, cholera dziady. Okej. Aha, już ktoś idzie. Oho. O kurna, ci się nie radzą z drzwiami. On je wydupcy, raz, dwa. Bo jakiś żart. Nie mogę wejść z powrotem. Jak ja mam to zrobić? Shift, aby wykonać unik, dobra. No to chujowy ten unik. Powiem szczerze. No powiem szczerze, że takie 2 na 10 te uniki. Dobra. Udało się. On nie zdążył powiedzieć swojego tekstu do końca, ona go dokończyła już. Widzieliście, jaka jest dobra? Jakieś papierki? Aha. Idziemy dalej. Idziemy, zbliżamy się już do tej naszej cudownej radiostacji. Tylko, że tutaj naszych przeciwników jest od zarąbania i ciut.
O, jest koksownik, dobrze. Pyk. 373 już mamy, zobaczcie, a co dopiero ulepszyliśmy rzecz. Broni. Gnicho. Dobra, na razie nic nie potrzebuję, powiem szczerze. Ulepszać. Możemy iść dalej w sumie. Tutaj? Nie, tu byliśmy. Jep. To gdzie musimy iść teraz? Linką zjechać? To trochę nie w tę stronę bym powiedział. Pasja wyskoczyć. Aha, to jest kolejna linka. Ale to ja na pewno muszę tu jechać? Ja się oddalam. Kurne. Nie rozumiem. Nie, nic. Nie wiem, nie wiem, kurde, nie wiem, znowu się zgubiłem chyba. Jeszcze raz zobaczymy, przejdziemy tutaj. Tutaj, tędyk, tędyk. I co, tutaj? Po prostu? A, to jest linka. Okej, okay. Ale szybko idzie. Zasuwa jak mały Kazio. Co, tędy mogę wejść? Co tu było? No dobra, do roboty. Lecisz, lecisz, to tylko drabina. Dasz radę. No tam ktoś też pewnie będzie czekać na bank. No teraz się już nie wycofasz, idziesz, idziesz. Idziesz maleńka. Okej, okay. Myk, myk. Wyżej? Kurde, jakie widoczki. O. Myk, myk, myk. Okej, okay. Co, jeszcze wyżej? No co ty gadasz, naprawdę? Ja już myślałem, że to jest tylko taka bombka ze światłem. No to tam... Faktycznie może tam być telefon? Bez kitu. Nie chce mi się wierzyć. Ja rozumiem, że zasięg Wi-Fi łapie lepiej, ale kurna... Serio? No jest jakaś skrzynka. Żeby głową nie zawaliła. Alex? Lara. Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okay. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Kanał ratunkowy? Hej. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Dzięki. Dostrój radia. Przesuń w lewo lub prawo, aby nastroić. Myszką? Nie, WSD.
Ja chcę wyraźniej. Swoją sytuację. O! Mayday! Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę! No dalej, zgłoś się. Mayday! Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N177A. Szukamy was, od kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. Okay. Lara Croft, jesteś moją bohaterką! Wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła. Dobra, jakiś sygnał. Ognisko, paliwo, płomienie. Powinno się udać. Ja to bym odkręcił gaz w całej tej fabryce i wyjebał wszystko w kosmos, kurna. Ma być sygnał świetny, to proszę bardzo. O cholera, ale ty rola ładna. Tam hamowanie ostre będzie na ścianie. A, nawet nie tak źle było, widzę. Tędy też można, no. Słuchajcie, zastanawiałem się, żeby na przykład nie zrobić odcinków po 30 minut. Albo 20 chociaż. Zbiorniki paliwa. Bo wydaje mi się, że są za krótkie. I wiecie, od checkpointu do checkpointu to trochę trwa. Ale ja też nie wiem ile... Żeby podpalić paliwo. No co, z pistoletu nie możesz? Aha, koksownik trzeba gdzieś znaleźć. Pionki seki mają tutaj. Ammo, wezmę, przygarnę. O! Nice. Sprytna baba, okej. Okay. To powinno załatwić sprawę. Ja, żeby zapalić pochodnie. Okej, okay. O! Ale super mamy teraz opcję. A, muszę przytrzymać, dobra. Okej, Laro, może uciekajmy stąd. Myślisz, że to może być dobry pomysł? Kurwa. Jest. Rozbije się? Proste. Cholera, jasne, jakie tutaj wizualizacje. Kurna, zaraz ja mam sterować, serio? Ale jaja. Co tu się dzieje? No tak, bo gra by się za szybko skończyła. O, ktoś lata. No idź, biegnij, kurna. Muszę się do niego dostać. Musisz koniecznie. Widzę, no. Jak zamrzecie, to on pewnie zaraz sobie umrze. Kurde, te kamery tak zmieniają, że... Nie wiem, jak mam biec. Okej. Nie idzie nam najgorzej, jeszcze nie zginąłem.
Jezu, już myślałem, że zginę. Taka animacja była. Kurna no, Lara Croft, no nie patrz się tylko. Kurna no. O cholera. Znam takich jak ty, leszcze. Kurna no. Serio? O, owocki. Niam, niam. Nie zniknęły? A nie, cały krzak zniknął. O. Mamy ognicho. Umiejętności. Burza, która pojawiła się znikąd z czystego nieba i strąciła samolot. Nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. O, to chcę. Przegapić coś ważnego. Strzały ze zwłok wyciągać. Obserwować niebo, wybrać i... Laro! Co się do diabła stało? Ta burza nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Ruszam. Kciochy. I właśnie możemy sobie później ulepszyć ten karabinek nasz. Żeby był trochę lepszy, bo jest z nim okropna tragedia. Oho. Czy będziemy do góry nogami strzelać? No oczywiście. Płonące strzały? Nie, lina. Nowy. Środkowy przycisk myszy? Kurna, ale wymyślają. Aha. Czyli to już nie mam tej liny, tak? Kurna. Mam zeza, ja nie mogę. Ja nie mogę. Musi być jakaś droga na górę. No musi no. Tą liną byś pojechała jeszcze raz. Naciśnij środkowy przycisk myszy, kiedy używasz łuku, by strzelić i pociągnąć przedmioty owinięte liną. Czyli tu. Okej, lina, znaczy celownik mi się zmienia w taki trójkącik śmieszny. A to? Okej, to może być pomocne. Fajnie, fajnie. Podoba mi się, że jest jakieś urozmaicenie w tych, kurde, wszystkich broniach i tak dalej. Ten karabinek nie jest jakiś mega cudowny, ale fajnie, że jest z łukiem coś innego w końcu. Jakieś jeszcze by mi dali podpalające strzały i bym tylko z łuku grał. Bez kapi. Tylko z łuku. Gdzie ja mam iść teraz? Aha. A, tam jest ścieżka, dobra, to idziemy. Okej, okej. Wygląda na dobry punkt zaczepienia. No, zrozumiałem też, Laro, jak zobaczyłem te pozornie owinięte punkty w linie. Okej. A
A tam coś mogę też zrobić? O, no właśnie. Czyli... Aha. Aha. No dobra, to wejdziemy sobie najpierw tam. Bo jak wiadomo, łatwiej jest zejść niż wejść. Dobra. Chociaż nie zawsze jest łatwiej. Kurna, złaź stąd. Babo. Mamy tu liny, te liny, strzały. Dawajmy strzały. Na miejsce już. Faks. Ile mamy? 30. 30, 65 i 80. Dobra. Kurde, te wszystkie drzwi to jest jakiś próch, no. Nic tu nie ma w tych krzaczorach? Nie ma, dobra. Twórcy nie są aż tak przebiegli chyba. Idziemy, idziemy. O! O! O, naprawdę się cieszę, że się ruszyłeś. Ja też, dziewczyno. W jednej chwili wszystko grało, a potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, Rod. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, Mayday, tu drugi pilot Jessup z samolotu N-177A. Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessup, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem racę dymną odbiór. To jest ta niebieska? Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko zajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. To czemu ty się nie poświęciłeś? Nie wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Rod. To chyba lepiej siebie poświęcić niż kogoś, nie? Tak mi się chyba wydaje, że to logiczne by było. I dobra, ulepszymy sobie ten karabinek. Czy tam co to jest? Pistolet maszynowy z II wojny światowej. Pojemny magazynek. Wieściołana kolba. Hamulec wylotowy. Sklejone taśmą magazynki. Polerowany wyrzutnik. Okej. No po kolei chyba, co? Miał coś nas stać jeszcze? Dobra, to dawaj. Co to później jest tłumik? Za ile? 350, 300, 650 i 250, 900. Dobra, to słuchajcie, kończymy sobie w tym momencie i wrócimy w następnym odcinku w takim razie. Pójdziemy do pilota naszego bombowca. I tak. I dziękuję za oglądanie. Yo, yo!